Praktyczne wykorzystanie BEM wymaga nie tylko zmiany stylu myślenia czy znajomości konwencji nazewnictwa, lecz przede wszystkim praktyki. Osobiście wykorzystuję BEM od mniej więcej dwóch lat i nadal spotykam się z trudnymi do rozwiązania sytuacjami lub po prostu popełniam błędy. W tym filmie podzielę się z Tobą moim doświadczeniem. Jednym z pierwszych wyzwań związanych z BEM jest niewłaściwe zagnieżdżanie elementów, którego efektem będą długie nazwy klas. Spójrz na przykład po lewej. W tym przypadku nazwy klas dokładnie odzwierciedlają strukturę HTML. Co prawda wykorzystanie SAS pozwala mi na skrócenie ich zapisu, jednak mimo wszystko to podejście jest mało elastyczne. Co w przypadku, gdy jakiś element bloku musiałby zostać przeniesiony? Na przykład jeden z linków miałby znajdować się poza główną nawigacją. W tej sytuacji nazwy klas oraz sam zapis kodu CSS nam to utrudnia, ponieważ albo musimy stworzyć nową klasę, albo zmodyfikować istniejącą. Podejście, z którym spotkałem się jakiś czas temu zmienia zasady gry. W przykładzie po prawej widzisz, że nie istnieje już połączenie pomiędzy nazwami klas a strukturą HTML. W ten sposób elementy w obrębie jednego bloku mogą zmieniać swoje położenie, a my zyskujemy większą elastyczność. Ostatecznie nadal jesteśmy w stanie wywnioskować, że dany element należy do konkretnego komponentu, zachowując tym samym korzyści, które daje nam BEM. Drugi sposób sugeruje, że nie należy uwzględniać w nazwach klas zagnieżeń, trzymając się prostoty w każdym przypadku. Oczywiście jest to kwestia dyskusyjna. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby stosować na przykład dodatkowy poziom zagnieżdżenia. Wszystko zależy od siebie. Żeby to było jasne, mówię tutaj wyłącznie o zagnieżdżaniu uwzględnionym w nazwach klas, a nie samych komponentów. Kolejne wyzwanie związane jest z budową samej struktury strony. Przez długi czas pracy z BEM byłem przekonany, że sam layout i elementy takie jak różnego rodzaju wrapery czy kontenery muszą być zapisane zgodnie z BEM. Jak się okazuje, niekoniecznie. W przykładzie po lewej stronie główny problem można zdefiniować tak, że próbuje stworzyć blok obejmujący bardzo duży zakres. W tym przypadku całą zawartych stronę. Okej, okay, może jest to bardzo skrajny przypadek, ale myślę, że rozumiesz ideę. Natomiast przykład po prawej stronie wychodzi poza ramy BEM. Mamy tutaj elementy o klasie app, wrapper czy Container, które w żaden sposób nie są związane z komponentami, oraz ich nazewnictwo nie jest powiązane z BEM. Ich rolą jest wyłącznie odpowiednie wypozycjonowanie poszczególnych bloków strony. Na przykład element o klasie container zwykle ogranicza szerokość strony i wyśrodkowuje ją w poziomie, jednak sam w sobie nie jest elementem żadnego z komponentów. Największą sztuką w tym wszystkim jest utrzymanie prostoty zapisu i odnalezienie równowagi pomiędzy korzyścią standardyzacji zapisu a swobodą rozumianą przez elastyczność komponentów.